Trzej napastnicy pobili pokrzywdzonego, a następnie ukradli mu saszetkę z telefonem, dokumentami, pieniędzmi i kartą bankomatową. 26, 27 i 34-latek, którzy przyjechali do Suwałk na gościnne występy z powiatu suwalskiego, usłyszeli już zarzuty w prokuraturze rejonowej w Suwałkach. Na zakończenie śledztwa cała trójka poczeka w areszcie tymczasowym. Sąd postanowił umieścić ich tam na okres 3 miesięcy. Do rozboju doszło na osiedlu Północ w Suwałkach. Z ustaleń mundurowych wynikało, że nieznani mężczyźni zaatakowali przemierzającego osiedle 48-latka, zaczynając od uderzenia go szklaną butelką w głowę. Później wyrwali mu saszetkę, po czym po prostu uciekli. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy doprowadził policjantów do 26, 27 i 34-letnich mieszkańców powiatu suwalskiego. W ustaleniu tożsamości podejrzanych pomógł śledczym monitoring, informuje policja. Za rozbój kodeks karny przewiduje karę do 15 lat pozbawienia wolności.